What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Devil May Cry 5. Jak słyszeliście, nie był to głos tej normalnej lektorki, a był to głos Gryfa. Mianowicie dlatego, że włączyłem sobie specjalną opcję, aby za każdym razem, jak wchodzę do gry, wymawiała je inna postać. Zobaczmy, kto nam się teraz wylosuje. Okej, to był chyba Goliat, tak mi się wydaje. Okej. Dobra, jakby kto chciał, to mogę wam tak na szybciutko pokazać, co takiego zrobiłem poza nagraniem. Mianowicie, przeszedłem sobie wszystkie misje, no prawie, na S-kę, tylko mi te dwie zostały, 18, 19. Do przejścia na S-eczkę właśnie. To jak widać, wynik troszkę się pomnożył, ale to jest nieważne, ale nie to jest teraz istotne, bo my w tym odcinku rozpoczynamy pierwszą misję jako Virgil. Jestem ciekaw, czy to będzie właśnie znowu przechodzenie wszystkich misji po kolei, czy może jednak w tej części Virgil będzie mieć jakieś swoje misje, powiedzmy, pod niego zrobione. Zobaczymy. Na razie rozpoczynamy prolog. Something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, because food's ready and Gideon always makes too much. Hope you like loud talkers, too, because got a pair of those upstairs. You see something you like? You a demon? Nero, the food's getting cold! Gideon, get back inside now! Jako mu wyrwał tę rękę, dalej tego nie rozumiem. Że on nie urwał mu tylko, że on mu urwał rękę, a nie całe ramię. Patrz, jaki to wysiłek w ogóle ten. Jaki wysiłek dla niego był zabić się dwóch demonów. Gdzie on wcześniej po prostu. Gdzie on przypominał w Devil May Cry 4. W Fortunie, no. Szybko mu to zeszło. Zabicie całej chmary Scarecrow. Okej, no, idziemy póki co jak z prologu, normalnie. Tylko Virgil jeszcze nie ma niczego wykupionego, więc przy pierwszej okazji oczywiście to zrobię. Tak, kopnięcie z skoku. A
Ale nie, chyba jednak nie. Normalnie przejdę misję, ale nie powiem, z chęcią mnie przejdę normalnie. Wiadomo, jako Virgil będzie zabawnie. Tak, tak, pieczęć, pieczęć. To oczywiście dobrze znane już miecze. Nie na broni. Czekaj, niech to było. Tyk. Dobra, dobra, namierzanie celu, tak, wiem. Zmiana celu. Weak, kneel before me. Oh boy. You're finished. Out of my way. O, jakoś to idzie, ale widać, to jest sam początek, więc jako że nie mam wielu zdolności, no to idzie trochę słabo, jeśli chodzi o budowanie stylu. W ogóle właśnie z ciekawości, jakie mam dostępne umiejętności? Tutaj normalnie. Zaczepka czy tam prowokacja. Przewrotka. Kopnięcie z wyskoku. A, to jest odbicie. Tak, sztuczka, czyli ta teleportacja, ewentualnie unik. Sztuczka w powietrzu, no to jest też tepek. Mroczna sztuczka to jest to skakanie. W górę wciskam albo demoniczny trigger. Przemian w demon. To jest właśnie to, że będzie od początku ma demona grzechu gotowego, nie? Niezłe, niezłe. Ale zobaczymy. Jak się będzie tym fajnie robiło. Tej kumulacji oczywiście. Świat V! Użyj mocy Yamato, by oddzielić demona od człowieka, doprowadzając do niszczycielskiego ataku V i jego sług, którego użycie przywraca energię życiową. Wrogowie pokonani za pomocą tej umiejętności częściej upuszczają zielone kule. Wyczerpuje wskaźnik koncentracji. Naciśnij namierz. I to jest to samo, co V ma na tych laskach, na walnięciu laskami dookoła. Namierzenie, obrót i B. Niezłe. Yamato ma tylko 4 strzały w powietrzu. Cięcie, wyrok. No to jest to, wiecie, to naładowanie. Tak dalej. I tutaj wybicie. Beowulfa oczywiście mamy. 3 ataki. W powietrzu atak. I po namierzeniu w przód. Iluzoryczne ostrze. 3 ciosy. W powietrzu. Ha, to jest... ale to jest ten... Atak w dół od razu. Żądło. Co? Najwyższy czas? No i iluzoryczny miecz to jest oczywiście po prostu strzelane. Z tego. Zajebiście wygląda. Bo pamiętacie, to on normalnie Virgil miał Force Edge'a, ale Dante tego Force Edge'a przejął. Tak, górne cięcie. Jezu, to świetnie wygląda. A no tak, miałem fokus pełny, dlatego to tak wygląda. Bo przez to, że mi się fokus nabił, tak wiecie, im większa koncentracja u Virgila, tym więcej bijemy. Nabijamy, nabijamy, nabijamy. No i niestety obrywałem, więc... Ale paszek fajnie byłby ten pasek koncentracji. Ale inaczej względem tego, co jest było. Teraz to. Jeszcze jest? To lecimy dalej z Yamato. No ale kurczę, jak sobie wykupię te wszystkie umiejętności od niego, to będzie po prostu boskie używanie tych zdolności. Jeszcze je wyczuję oczywiście. Ale teraz co, dochodzimy i będzie koniec misji, czy będziemy walczyli jednak z Yurizenem? Yurizen nikczemny zły patar. No niby walczymy, ale w sumie to walczymy tak jakby sami ze sobą, nie? No!
A czekaj, właśnie, przemiana, nie mogę je marnować. Jakby mi czekać, czy to jest właśnie do wygrania. Dobra, w teorii to jest, ale... Ale nie, my się chyba musimy dać po prostu wypalić. No, dawaj, wal. No, jeszcze raz. Dokładnie. O, i kurde, staś to zajebiste, jak prostu przechodzenie. Z tymi cięciami. Mua, kocham. Dobra, dalej. Oczywiście oryginalnie. Te przewagi koloru też bym sobie z chęcią użył, nie? Bo to jest, wiecie, to jest Virgil tak naprawdę po prostu z DMZ3. Teraz, grając z Virgilem, możesz uzyskać dostęp do ekranu dostojnie za pomocą menu misji. Na tym ekranie możesz użyć czerwonych kul, aby kupić nowe przedmioty lub umiejętności i rozbudować swój arsenał. No to jedziemy, oczywiście. Wykupujemy wszyściutko. Czyli tak, zaczynamy oczywiście od szybkości. Unik. O kurde! O kurde! Ej, to jest od razu takie... Ten, nie muszę namierzać i wyczuwać tego, tylko od razu daję unik w bok po prostu. Zmieniam się tak w pył po prostu na wietrze. Sztuczka w dół? Ha, namierz do tyłu i ten. Okej, okay, też fajne. Blok? Broń przed atakami wroga, by nie otrzymać obrażeń. Obniża wskaźnik koncentracji. Jeśli wskaźnik jest na drugim poziomie, będziesz w stanie finezyjnie parować! Okej. Okay. Kiedy atakuje cię wróg, naciśnij bumper, gdy wskaźnik jest na co najmniej pierwszym poziomie. Okej, okay, rozumiem. Pierwszy poziom to jest ten, że po prostu jest podświetlony tak leciutko na niebiesko. Okej. Okay. Serce przemiany. Czyli krócej się zużywa przemiana. Odbicie od wroga. W ogóle, prawie w ogóle z tego nie korzystam, nie? Wykupuję to tylko po to, żeby to mieć, ale literalnie nie używam w ogóle tego ciosu. Nigdy. Zaczepka przewaga za 3 miliony. Nice. Podnosi klasyfikację bardziej niż zwykła. Okej, okay, poproszę. Ej, no czemu nie mogę zobaczyć, jak to wygląda? Halo. Dobra, Yamato. O właśnie, to jest to kombo, które próbowałem wykonać, czyli ten... Dwa ciosy, pauza i walnięcie. Co to jest? Dlatego patrzcie, to jest ten cios, który Virgil normalnie miał jako domyślny. A teraz ma te swoje ma te takie combo większe. No, a tutaj jest oczywiście nawalanie po prostu. No, tu jest tak jak Nero ma w powietrzu. Dante w sumie też. O, to jest... Tego mi też brakowało. Schodząca gwiazda. No to lecimy i atakujemy w momencie uderzenia w przeciwnika. Tutaj lecimy po prostu wyżej, bo więcej zadajemy obrażeń. Rozszczepienie w powietrzu. Nice. Okej, okay, namierz do tyłu i przytrzymaj Y. No dobra. Znaczy wróci, po prostu ciśnij. Cięcie próżni? Dlatego, że przed sobą sobie się to powietrze przyciąga do siebie wrogów. Okej. Okay. Jak to nie działa w ogóle, nie? Dobre pytanie. I tutaj cięcie, wyrok, koniec. Czyli oczywiście Judgment Cut, end. Czyli de facto po prostu najsilniejszy cios Virgila. Atakuj wrogów z taką prędkością, że aż pojawisz się równocześnie w kilku miejscach. Zużywa wskaźnik przemiany grzechu podczas działania. Gdy przemiana w demona grzechu jest aktywna lub gdy wskaźnik jest na maksymalnym poziomie, a koncentracja na poziom drugi, namierz do przodu i wciśnij jednocześnie Y i B. Ale patrzcie, to już jest ten. To już jest upgrade, bo przypominam, że w DMC 4... Coś tak, w DMC... w DMC Devil May Cry mogłem tego używać tak po prostu, ale widać, że to było o wiele słabsze. Ale Virgil był też wtedy młodszy i bardziej nieogarnięty, jeśli chodzi o właśnie używanie Yamato. Mimo iż, że miał... Na tamten okres miał już chyba na oko około 16 lat, więc zakładam, że z Yamato zaczął trenować... No trenował już pewnie z tym mieczem około lat 10, coś takiego. Więc wtedy miał taką pitu-pitu tylko opcję. Potem w Devil May Cry 4, gdzie miał około 20, maksymalnie 30 lat... Dobra, może, no, może nie, bo teraz ma 30, 40, coś takiego, tak samo jak Dante. Chociaż w sumie nie, bo oni mogą wyglądać, ale mogą mieć więcej. Bo wiadomo, oni są...
półdemonami, więc się nie starzeją jak ludzie. Dobra, bo zakładając, że to właśnie o tym tematu. Akcja, która była w DMC 3, a DMC 5, to jest około 20 lat różnicy. I gdzieś między... gdzieś leciutko przed trójką miało miejsce to dochodzenie właśnie Virgila w Fortunie, zanim zajął się temeni gru. Czyli między dochodzeniem a teraz... Właśnie nie. Między dochodzeniem a teraz minęło z 20 lat, bo Nero ma około 20 lat. Właśnie, czyli nie 30, tylko 20 lat. Był tym wrakiem siebie, powiedzmy. No, w sumie nie, dobra. Tym wrakiem siebie to około 10 lat. Może 15 maksymalnie. Dobra, ale też wracając do tego. W czwórce też mógł to wykonać, ale po pierwsze wskaźnik koncentracji musiał być maksymalny, albo bynajmniej na tym właśnie drugim poziomie, i musieliśmy się zmienić w demona, żeby to zrobić. A tutaj wystarczy, że albo poziom, że koncentracja jest na drugim poziomie i przemiana grzechu jest aktywna bądź maksymalna. Więc to jest naprawdę zajebiste. Dobra, dołów, dwa ataki, pauza. Oj, to jest spomowanko, dobra. Gwiezdny upadek, czyli... Ja po prostu jestem w powietrzu, to wciskam większy damage. Faza księżyca. A, to jest to samo, co mam. Dobra, to jest po prostu upgrade. Hack bestii, to jest coś nowego. Okej. Okay. Czyli wybicie w powietrze, mówiąc krótko. Wstający smog. O, to jest hack bestii, tylko po prostu w tym. Dłużej ładowany. Smoczy niszczyciel, no to jest to samo, tylko jeszcze dłużej ładowane. Co, mówiąc krótko, bije po prostu jeszcze więcej. Tylko niestety właśnie przez to, że jak długo to się ładuje, to rzadko ten cios da się wykorzystać dobrze. Cios z wyskoku. A, to jest to, że jak skacze, to też bije dookoła obrażenia. Kopnięcie 13, to jest ten... To jest właśnie przód, tył i spamowanie z miejsca. Dość często to wykorzystywałem w trójce, pamiętam jak grałem. Znaczy nie w trójce, w czwórce, bo w trójce akurat nie grałem. Piekło na ziemi! Co to jest za atak? Kolejny! Włóż całą esencję swojej istoty w jedno skierowane w ziemię uderzenie. Moc fali uderzeniowej jest tak duża, że wyrzuca w powietrze najcięższych wrogów. Wyczerpuje wskaźnik przemiany grzechu. I to samo co w Yamato. Maksymalny wskaźnik przemiany grzechu, a i koncentracja na tym. Albo po prostu zmieniamy się w demona grzechu i możemy takie coś zrobić. Ładujemy i takie dupnięcie po prostu dookoła. Masakra. Dobra, iluzoryczne ostrze. No to... De facto iluzoryczne ostrze to jest po prostu rebelion, nie? Z rebelion, tylko trochę po upgrade'ach. No, w niektórych przypadkach, nie? Bo na przykład, jeśli chodzi o tego, jeśli chodzi o... O to na przykład zagrywka, to jest to samo, co robi Dante na trzymaniu, tylko Verdi to robi momentalnie. Bez tego, bez ładowania. Bije pewnie więcej obrażeń niż Dante. Dobra, dwójna zagrywka? No. O, to jest właśnie, walnięcie? Co? Nie, jest też to ładowanie. Tylko to aż trzy razy może naładować. No, nieźle, nieźle. Duże żądło? Jak on leci! I to jest też przy przemianie grzechu tylko dostępne. Albo właśnie na tym maksymalnym pasku. Tutaj mieczyk level drugi i level trzeci, czyli zwiększa liczbę do przyzwania, zwiększa zasięg. Spiralne miecze, to jest dookoła nas, ochrona. Miecze burzy. A, to jest to, co na nas Virgil nakładał podczas walki z nim w ostatniej misji. Gorące miecze. Też. W ogóle nie umiałem wykorzystywać... O, właśnie, ostrza ulewy. Nie umiałem tego wykorzystywać w czwórce, bo nie chciało mi się triggerować. No i pyk! Opanuj wszystkie umiejętności Virgila. Mwah! Bueno. Tylko sobie wszedłem, nie? Tutaj, no, kuli oczywiście nie kupuję, bo nie mam jak. Czyli tu namierz. Do tył przód. A, przytrzymaj i puść jeszcze potem. O kurde. No, ciekawe to będzie, jeśli chodzi o właśnie walki, ale dobra.
lecimy z pierwszą misją jako Virgil. Tak, pewnie teraz do sztuczki to uczyło. I o koncentracji. Jako perfekcjonista zyskujesz koncentrację po udanej sztuczce w powietrzu lub uniku, zwiększając siłę ataku. Bieganie, otrzymanie ciosu i niecelny atak powodują utratę koncentracji. Tu? No kurde, moment, czekaj! O, dobra, mam drugi pasek. No, poprawka. Miałem drugi pasek, ale tego na własną rękę właśnie zniwelowałem. Znaczy może drugi level paska. Halo, gdzie jest ten? To mnie boli w Virgilu właśnie, że on nie ma tego double jumpa niestety. Da. Dobra, dwa ciosy wystarczą, żeby zabić. Jeszcze dwa, które trafią jeszcze. Bardzo z tego znaczenia. Uda się z tego. Trzeba. Zabita. I w tym miejscu właśnie był fragment niebieskiej kuli. Który da się znaleźć. No co? Jaki cudem? Kurde, to się prawie udało. Musiałem, kurde, się na ryjem walić w tego prosto, no. Ok, jeden cios z tego z góry też wystarczy, żeby to rozwalić. A przynajmniej jeśli chodzi o walnięcie na ziemi. Ej, no co? O! Szybko poszło. Doppelganger, naciśnij lewy bumper lub górę, gdy wskaźnik Devil Triggera jest na co najmniej trzecim poziomie. Przyznać demonicznego klona, który porusza się i atakuje jak ty. Naciśnij lewy bumper lub dół, aby go odesłać. Możesz także sterować prędkością reakcji swojego demonicznego klona. Normalna w górę, przyspieszona w prawo i spowolniona w lewo. Przemiana w demona grzechu. Nad wskaźnikiem demonicznego triggera pojawia się nowy element. Wskaźnik triggera grzechu. Aby go napełnić, przenieść moc z wskaźnika Devil Triggera, przytrzymując lewy bumper. A kiedy napełnisz pasek, przytrzymaj bumper, aby aktywować przemiany w demona grzechu. Kiedy jest ona aktywna, zwiększysz siłę, obronę i szybkość ruchu oraz wzmocnisz techniki. Wciśnij lewy bumper, aby zakończyć ten efekt. I to jest właśnie różnica, jeśli chodzi o Dantego, bo Dante tej przemiany nie może anulować. I sprawdzałem to wielokrotnie w trakcie gry. Nie mogę tego anulować. Virgil widać już tak. Aha, nie dam się tak przenieść. Dobra. Na fokus, fokus. Ej, fokus mówię. O właśnie, świat V. Przytrzyma tę wolni moc i ma to, aby przyjąć postać V. Ta zdolność leczy podczas jej użycia i zwiększa szanse uzyskania zielonych punktów zdrowia. Stop. A to tutaj. Coś nie, mogę to po prostu wykorzystać. Nie, po prostu nie potrzebuję tamtego paska. Die. Don't move.
To ej! To co? Spróbujemy? No nie, no nie ma, nie zużyłem tego! O kurde, zaś se sam zużyłem tego! Dobra, i koniec zużyte. No! Koniec! I z jego to... Myślę, że to się przerwie w końcu ten atak i misja, on cały czas to łudzi. Dopiero kiedy wykonałem te finalne pchnięcie, to zaliczyło zabicie bossa. Nieźle. Tylko muzyczka mi trochę nie pasuje, bo mam wrażenie, że powinna grać inna. Jakaś była, bo to była teraz muzyczka bardziej od Nero. Dostosuj, ale nie, bo to będzie to zwykłe, nie? Właśnie, nie o to dostosowanie mi chodzi. Co to było? To w ogóle są te muzyczki z czwórki, nie? I to jest naprawdę zajebiste. O właśnie, tu! Muzyka Virgila. No. Dla Virgila. Ma być przypisane i ja bym chciał to usłyszeć w końcu, nie? Ranga stylu. Ekran tytułowy i tak dalej, i tak dalej. No, tu są zablokowane tylko cztery wersje, które pewnie się odblokują, kiedy będę właśnie jako Virgil przechodził grę. Zakładam, bo nie wiem tego na pewnik. Teraz zobaczymy. Dobra, kontynuuj misję. A kurde, ale nie, no, ale to by po prostu, żeby przyzwać. A ja chcę mieć. Wiedzieć, czy ja muszę mieć tego triggera w końcu, czy nie. No, zobaczmy. Yamato. Cięcie próżni, cięcie ten Judgment Cut. Kombo i tyle. W zdolnościach to musi być, nie? Czepka, przewrotka, zaczepki i tak dalej, sztuczka, mroczna, serce, przemiana, akumulacja, o właśnie, tu, zdolnościach. Naciśnij, ale patrzcie to, jakby kupiłem to, nie? No to czemu to jest zablokowane? Co, bo nie wykorzystałem jeszcze? Okej. A, wyczerpuje wskaźnik koncentracji, czyli dlatego mi nie użyło. Bo nie miałem fokusu w ogóle. Ale miałem złą broń, też obce. Dobra. Ranga stylu, tak, to wiemy. Jest, muzyczka gra! Aha, na tym polega ten głos stylu! No kurde, akurat go ten zabiłem. Jak wchodziła jedna z tych lepiej, to lepsze wchodziło. Okej, dobra. O nie, odeślij mi go, ale już. Jak już, to proszę mi to do tego przetagować. Właśnie, a propos. You think you stand a chance? Okej. Okay. You think you stand a chance? Dobra, i to jest zwykła. A jeszcze raz, jak była ta specjalna? Tu i tu. Naciśnij i przytrzymaj zarówno te, zarówno gałkę, jak i ten. You think you stand a chance? Hmm.
Dawaj, chcę sprawdzić. Jak to się będzie sprawdzało? Czekaj, no, dawaj. Show me your motivation. No. No, ale nie mogę tego tak wykorzystać, bo to mnie teraz przenosi tu. Boże, ja nie napisy patrzeć z tymi, nie? No nie. Nice one. To był Dante na pewno. Nie, nie to. No nie, kurde, zbił mi cel w ostatniej chwili! Ej, w ostatniej chwili mi zmienił cel, jak chciałem zrobić tę łódzkę z kopniaków, no kurde! Ej, teraz się czuję oszukany. Dobra, zajmij jeszcze na chwilę, muszę sobie przypomnieć teraz jeszcze jedną rzecz. Czekaj, właśnie, ten tutaj. To tylko jak jest przemiana grzechu dostępna, bo normalnie to jest tylko to przytrzymanie, co nie? No, ale jeszcze mnie ciekawi, jak to wygląda, jeśli na przykład chodzi o trzymanko. Bo dobra, teraz jestem poza walką, więc mi się nic nie liczy. To nie, Yamato. Don't move. To jest tak po prostu. A czy jest tak jak na przykład w DMC, Devil May Cry, że mogę przytrzymać tak idealnie w momencie, kiedy on się świeci? To jeszcze raz. Tak! Było! Było! Inaczej teraz to wykorzystał. Czyli też wyczucie czasu jest dobre. Wyczucie czasu też ma znaczenie. Kiedy właśnie użyję zdolności. Czyli jak dobrze wyliczę, to mogę naprawdę w dobrym... W lepszym momencie tego użyć ten. O, i tutaj normalnie, tam na dole, albo tam, chyba tam, widzieliśmy jako Nero który walczył z tymi, No z demonami po prostu w sekretnej misji, co się dowiedziałem. Chyba w ósmej sekretnej misji to było? Tak mi się wydaje. To oczywiście używam młodego, żeby przejść. Biegusie, mamy jeszcze Goliata do pokonania. Następny cel. To wiem. Ale akurat znam tę mapę na pamięć powoli. No, wydaje mi się chodzi o cel, którym... Cel, gdzie mam się udać, nie? To wiem z ogółu. Dobra, tu będzie to młode i będzie też walka.
No nie, naprawdę myślę, że będzie kontra. Czekaj. Nie wiem, jak się uśmiechnął, widzieliście to? Tutaj, jakby ktoś nie wiedział, tutaj znalazłem kolejny, dość przypadkowo, zaatakowałem tutaj jako Nero i tutaj znalazłem chyba fragment niebieskiej kuli. A znalazłem to miejsce totalnym przypadkiem. No, użyj tego młodego. Dobra, jako iść przemianę w demona grzyką aktywną, to z wielką chęcią, no mam pasek pełny, to chcę zobaczyć teraz jeszcze raz, jak wygląda właśnie używanie tych zdolności. Czyli tak, w dodatku tutaj, ten drugi pasek i normalnie namierzam w przód Y i B. Beowulf, to samo, ostrze, to samo. Okej, okay, czyli te same użycie, tylko zależnie od tego, co... Użyję, co mam akurat na wybranej broni, to będzie efekt inny. Szczerze, najbardziej kusi mnie Yamato, nie? Tylko po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda w pełni. Dobra, tutaj... Może nie przejdę, bo to było... O właśnie, to się normalnie przejście rozwaliło po prostu z tym poziomie. Tak, 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 sekretna misja, o tym oczywiście wiem. Szczerze, to Virgil? To jeszcze powinien sobie to przypomnieć. Ale właśnie, czemu? Tak, mogę odblokować. No. No, fajna misja. No i wyeliminuj wszystkie demony, no to... O, ej! No, rozpocznij. No to jest proste, jest mało typu, więc myślę, możemy spróbować. A przy okazji może uda mi się wam pokazać właśnie tego... Strzała. Okej, okay. I... No, zbierzcie się, zbierzcie. Pięknie, od razu podwójne S. Nice! O, jeszcze złota kula w nagrodę. Czekaj, czas zażądam właśnie potrójne S, ale zajebiste to było teraz. Teraz mogę sobie energię przenieść na kolejną przemianę. Dobra, czyli teraz zostało mi po pierwsze to wiertło do wykonania, tak naprawdę. A po drugie, jestem ciekaw. A no tak, bo to się nie liczy, to się liczy osobno przecież. Między tym, gdzie jestem teraz, a jak tę misję wykonuję. Się nie liczę jako ta sama lokacja. Dobra, teraz bym spróbował na przykład właśnie u Beowulfa, to dupnięcie. No, niech się wyspełnią. No! No właśnie, tego się obawiałem. Down,
There is no escape. I mucka! Pięknie! Dobra, niestety nie zrobiłem tego, co chciałem zrobić, no ale... Beowulf jeszcze się doczeka swojego... showtime'u. Dobra, to może pominę, bo wszystko znamy właśnie z tego. Blast! Wszystko znamy z... z podstawki, też z rzuty kamery i tak dalej. Po prostu z czystej pewności musiałem to sprawdzić. Nie czuło się jako walka, nie na szczęście, więc mnie zżyło licznika. No, to mi poszło troszkę nie po mojej myśli. Ja muszę tą zagrywkę jeszcze raz zobaczyć, jak to się robiło. Zagrywka. Namierz tył, przód i Y. A potem przytrzymaj, żeby zrobić lepszą. Spoko. Czekaj, czy uda mi się to zrobić właśnie teraz na tej... na tych właśnie żąbkach, którzy tu będą. No, czekaj, namierz. Tył, przód. Nie, czekaj. O, dobra, okej, okay, nawet mi tu na rękę teraz było. Namierz. Powiedzmy, że to jakoś wyszło. Choć wolałbym niestety, żeby wyglądało trochę inaczej. Znaczy, po pierwsze wolałbym w końcu wykorzystać ten cios właśnie od Beowulfa na ładowany, ale... no muszę się obejść smakiem niestety. Wciąż, bo nie umiem sobie wyszuć dobrego momentu na to. Teraz tak, idziemy, tutaj mamy podejście na górę, ale tam nie ma nic, już, bo już chyba wcześniej sobie ostatnio zebrałem. No i tu idziemy do Goliata. Furgonetki. W niektórych furgonetkach znajdują się boskie posągi. Użyj ich, by wymienić czerwone kule na nowe przedmioty, umiejętności. No, już nie mam czego wykorzystywać. Ale patrzcie, kurde, niby jest, ale jest pościutka. Takie ciekawe... stagowanie, nie? Że nie używam telefonu, tylko stoi sobie furgonetka tak po prostu. Zobaczmy, jak sobie poradzimy z takim pierwszym, naprawdę takim faktycznie pierwszym bossem. Kastenki oczywiście nie będzie. Rozjarzony kolos, Goliat. Dobra, ładuj mi ten fokus w takim razie. Dobra, ładuj pasek, zmień na Beowulfa. Brawo ja, naprawdę. No weź, naprawdę! Ale skam! No jak?!
Poważnie się pytam, jak on mnie trafił tym poprzednim ciosem, bo teraz jeszcze okej, ale ten poprzedni bez jaj. Właśnie. Zapraszam. Panego klonika do pomocy. Mogę tak fajnie sobie wyjść, w ogóle unicić tego ciosu. Ładuj. Okej. Właśnie będzie ładował. A czekaj, to było to dupnięcie chyba. Chyba coś się wycofałem. O, za niego. I teraz. Widziałeś, jak mu to życie zasało? Jakie to było cudowne teraz. O, żeż ty, no tak sobie fajnie idzie mi w full focus. Jeden cios, bo Ulfa tylko zabił braku. Kurde. Żegnam. Może będzie A na przykład. Kto wie. SSA. Może S? Ładnie. Mamy S-unię. Pierwsza S-ka jak u Virgil. Za misję. Bueno. Dobra, no to co? W tym odcinku ode mnie to będzie tyle. Misją trzecią zajmiemy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC 5. Jak mówiłem, chcę jako Virgil przejść wszystko. Nawet jeśli to oznacza przejście dosłownie całej gry jako on, tak jak to było właśnie w DMC 4, ale akurat w DMC 5 to jest o tyle fajne, że te misje nie są aż tak długie i nie idzie się zgubić w niektórych mapach, więc fajnie się tu gra. Widzimy się w kolejnym materiale. Może uda nam się zawalczyć też z Artemizą. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!